polegał na uzdrawianiu takim przekaziennym. Prowadzą Państwo w taki stan hipnotyczny i dwie osoby będzie asystowały, Pani Maria, i będzie przekazywała energię. Pani Maria, w trakcie seansu będę mówił Państwu, że jesteśmy w przyjemnym miejscu, takiego relaksu, odpoczynku na plaży, gdzie odpoczywamy, czy w innym miejscu. Państwo, którzy bardziej się skupią nad tym, co będę mówił, to szybciej wsuń się w to miejsce i wyobrażą sobie to miejsce relaksu. Troszkę pozwolą, żeby umysł oderwał się od ciała. Ciało tu będzie odpoczywało, a nasz umysł wędruje, jak ja to mówię, poza czas i przestrzeń. Dla naszej podświadomości nie ma barier czasu i przestrzeni. My w życiu jesteśmy nauczeni korzystać z umysłu świadomego, czyli logicznego, ciągłego, analitycznego myślenia. A troszkę Państwu pomogę oderwać się od tego świadomego myślenia, żeby dać się uwolnić naszej wyobraźni, podświadomości. Po tym sensie zbiorowym Pan Filipek będzie diagnozował pacjenta i po tym zrobimy sobie, wprowadzając Pana Filipka w stan hipnotyczny, zrobimy diagnozę stanu zdrowia tutaj dla porównania wiarygodności. To jest takie skanowanie człowieka. Osoby z sali będą wzięte i później tylko Państwo po takim sensie z Filipkiem powiecie, ilu procentach powiedział to, na problemu czy choroby. To świetna metoda na takie diagnozowanie stanu zdrowia. Robimy to od 10 lat z Panem Filipkiem. Jest Pan Filipek tutaj? Zaraz będzie, dobrze. Dobrze. To wobec tego proszę przyjąć wygodną pozycję, tak jak tu już Pani zapowiedziała. Ja będę mówił, Pani Maria będzie przekazywała, jeszcze Pan Bogdan tu podejdzie do mnie później, też jako bioterapeuta, Pan Bogdan ze mną pracuje jako bioterapeuta. Poczujecie rozluźnienie twarzy, policzka, ust, głowa i wokół głowy. Ta czysta energia boska z rąk terapeutu przenika Wasze ciało od czubka głowy aż w dół. Każdą komórkę tkankę ciała, każdy nerw i mięśni ciała. Pozwalacie teraz, żeby Wasze ciało odpoczywało. Odnawiają się wszystkie siły, odnawia się cały Wasz organizm. Czujecie głodki, wspaniały spokój, cisza. Tylko muzyka gra. Muzyka to jest szum wody. Woda przepływa, odpływa. Wasze ciało odpoczywa. Odnawiają się wszystkie siły, odnawia się cały organizm. Czujecie ulgę i spokój. Ulga i spokój. Siły. Woda dalej przypływa, odpływa. I ciepło spływa z głowy, teraz po twarzy. Rozluźniajcie mięśnie w twarzy, usta, wargi. Rozluźnienie płynie teraz z biodra, łydki. Rozluźniają się nogi od tułowia do kolan. Oczy jak rozluźnienie płynie aż do pięt od kolan. Teraz możesz poczuć, jak stopy rozluźniają się od pięt do palców. Dalej ta energia z rąk Marii i terapeuty płynie przez całe ciało. Czujecie tą czystą, boską energię. Pozwalacie, żeby ona teraz uzdrawiała Wasze myśli. Żeby ona uzdrawiała, ta energia czysta uzdrawiała Waszą rękę. Słuchajcie, jak szumi woda, przepływa, odpływa. Teraz jesteście spokojni. W tym czasie, teraz, będziecie słyszeć uzdrawiający głos Marii, która duszę, czysta kobieta, przekaże Wam przekaz energii uzdrawiającej. Pozwalacie, żeby dokonało się w tym czasie, kiedy będziecie słyszeli ten głos, szczególne zmiany w Waszym życiu. Maria. W tej chwili nad Waszymi głowami otwiera się tunel światła. To światło z góry spływa na nas.
jest prawa, najczystsza energia miłości, energia boska. Nasze ciało w tej chwili zachowują się jak gąbka i wsiąka ta piękna, biała energia miłości do waszego ciała. Poprzez czubek głowy, poprzez czakrę korony spływa w dół, aż do nóg. Jest jej coraz więcej. Czujecie, jak wasze ciało się okręża, jak robi się lekkie, lekkie jak piórko. W tej chwili ta biała fala rozpływa się poprzez wszystkie wasze kanały energetyczne, poprzez czakry, meridiany i receptory. Od dołu zaczyna zamieniać się w jasną, żywą czerwień. Robi wam się ciepło w okolicy kości ogonowej. Ciszę, radość, lekkość, dziwna energia siły nastąpiła, spokoju. Jesteście pełni odwagi i nie boicie się nikogo. Jest was spokój i cisza, siła i moc do działania. Teraz głos anielski Marii odpływa, a wasze ciało odpływają tak piękne światło, które macie wyżej. Ja was programuję dzisiaj na spokój, poczucie wartości, pewności, zadowolenia. Teraz potem poczujecie się wspaniale. Niektórzy pozostaną jeszcze w tym transie, może do wieczora, do jutra, ale zawsze w tym stanie spokojnego stanu zostawiamy od transu. I chcę, żebyście tak pozostali spokojni. Za chwilę, kiedy odpoczniecie, będę odliczył od 1 do 10. Wrócicie tu, do świata zewnętrznego. Poczujecie teraz tą wspaniałą energię, która wam może towarzyszyć całe życie. Wspaniałą energię, którą zawsze możecie wrócić tam, w to miejsce. Teraz podejdźcie do wody jeszcze. Poczujcie, jak woda umywa stopy. Zmywa ten żółty, gorący, ciepły piasek. I piasek pod waszymi stopami robi się ciemny, wilgotny i mokry. I na tym piasku zapiszcie teraz magiczną cyfrę. 3, 6, 9. Wasza podświadomość pozostaje ten stan przyjemnego relaksu, odprężenia, spokojnego stanu. Dzień dobry, witamy Państwa tu i teraz. Dzisiejszy sam był ja, a przyjemnie wspaniałym. Dzięki tu Marii, która dużo przekazała ciepła energię, radość. Toczył tą energię Pani Marii, jak przekazywała, jak tu terapeuci odbierali. No, Pani odbierała, tak? Czuję, jaka Pani doenergetyzowana jest wspaniale. A Pani czuła? Tak? Pani. Troszeczkę. Proszę Państwa, to jest fajna zabawa, którą my, ale powiedzcie, fajnie było? Tak, to dobrze, miło słyszeć. My staraliśmy się tu jak najwięcej przekazać energii. Nawet terapeuci, o proszę, Pan Bogdan, jaki czerwony jest, przekazu energii, tyle przepuścił tu. Tak. I będziemy teraz, jak zapowiedziałem, Pan Magister Filipek zrobi, ma diagnozę stanu zdrowia. Kto chciał poddać się pierwszej diagnozie? Pani. Dobrze, za chwilę Pani, dobrze? Pierw Pan tutaj, proszę tak. Ja, Panie Marianie, muszę, dzień dobry, zdradzić, że my się znamy i nie będzie Pan podstawiony, bo później powiedzą, ale że Pan jest naszym przyjacielem. Jarek ze mną pracuje, no nie 10, ale już 12, ponad 12 lat. Czyli proszę Państwa, Pan Jarek jest wyćwiczony, przetrenowany.
przehipnotyzowany. Co niektórzy mówią, że jak on z Kaczorowskim tyle lat, to on na okrągło w hipnozie chodzi. Także nie dziwcie się, jak nie pozna was na ulicy, bo on w takim właśnie stanie bywa. Ale to jest, no cóż, to jak to się nazywa, ryzyko zawodowe, czy choroba zawodowa bywa taka, że się do tego... Ale do dzisiaj jeszcze pracujemy razem, pan asystuje przy moich seansach indywidualnych terapeutycznie. Ja pokażę państwu, jak akurat można niewerbalnie wprowadzać hipnozę. Ale to jest osoba przetrenowana. Nie ćwiczcie tego, bo wam się to nie uda. Jak będziecie pracować tyle lat, co ja, to może się uda. Ja się nie staję się być zarozumiałym, ale te ćwiczenia między mną a panem przynoszą coraz to lepsze efekty. Nawet tego stopnia, że ja nie muszę długo wprowadzać pana Jarka. Państwu kodowałem cyfrę 369, zobaczycie, jak ktoś będzie jutro, powiem tą cyfrę, zobaczycie, że łatwiej wejdziecie w ten stan hipnotyczny. Dlaczego ta cyfra? Tu w książkach piszę, tu są moje książki, tam są, i jak ktoś zechce to czytać. Dlaczego cyfra 369 to tak wyjaśnia? Panie Jarku, patrzę pan mi i powie teraz hasło. O, powiedział mi swoje hasło. Ja patrząc na pana, wypowiem tą cyfrę i pan będzie wchodził w stan hipnotyczny. Ja go chcę głębiej wprowadzić, dlatego że potrzebuję dla diagnozy głębszego transu. Jeszcze głębszego transu, który będzie wchodził pan w ten stan. O tak. I on już chodzi w ten stan transu. Ja jego pogłębię do tego stopnia, żeby on mógł się wyłączyć całkowicie ze świata zewnętrznego. Przy okazji pokażę wam, jak wygląda most kataleptyczny. Poznałem te metody. Głębszy trans.
czasie zabawimy dalej. Jak obiecałem, zrobimy tu taki seans relaksacyjny, który można by było. Pani widziała kolory, słyszałem, tak? Pani ma zielone, ale pani ma nawet kolor fioletowy. Tu jest bardzo, no, zapytacie Marii, jakim jest kolorem najwyższy. Później jest biały, srebrny, chyba złoty. Tak, a jak pani na imię? Dobrze, pani wie to. Popatrzę pani w oczy. Pamięta pani cyfrę 3? Patrzy pani mi w oczy. 6, 9. Wchodzi w trans głębszy, coraz głębszy trans, statyczny trans, trans. W tym stanie mogę wywołać wiele iluzji, obrazów. Mogę wywołać, panie myślę, nawet powrót do różnych zdarzeń z przeszłości. Mogę sugerować, jesteś na plaży, będziesz na plaży. Mogę pani przywołać teraz nawet dzieciństwo i wróci do dzieciństwa. Tam krzesełko tutaj. Teraz niosę cię do twojego dzieciństwa. Teraz ty osiągniesz za chwilę. Za chwilę osiągniesz i będziesz małą dziewczynką. Małą dziewczynką. Będziesz siebie widziała, kiedy masz 5 lat. Możemy wrócić do urodzenia, ale lepiej dziecko kojarzy i widzi, kiedy ma 5 lat. Choć nie powiem, dzieci do 5 roku życia są, proszę Państwa, w stanie hipnozy, czyli w stanie mieć świadomość. Jeżeli Państwo by ktoś zapytał, czy pamiętacie, mieliście 2-3 latka, 80% nie pamięta. 5 roku życia już ma skojarzenia pewne. Thank you.
Teraz już wyraźnie mówisz, dziecko 5-letnie mówi inaczej. Pięknie. Na chwilę, a później ja pogłębię ten stan. Nie, 5 lat ma i jest na łodze. I teraz muszę uprzedzić i przepytuję na panią raport. Dobrze. Dobrze, nie tworzymy tutaj dalej. Ja tutaj widziałem to, a widziała pani siebie nad morzem teraz, tak? Pani nad morzem. Dobra, to dziękuję. Co tu państwu zademonstrować teraz? Możemy reinkarnację. Wiecie państwo, na czym polega reinkarnacja? Co to jest reinkarnacja? No ręka do góry. Kto wie, co to jest reinkarnacja? Jedna osoba. Poprzednie wcielenie. O, widzicie, 3 osoby na sali wie. No gratuluję, coraz. Aha, dobrze. To już nie będziemy robili. Jak ktoś zechce doświadczyć reinkarnacji, to zapraszam do siebie. Dobrze, tu panią wyprowadzimy teraz przyjemnego transu, żeby już nie pogłębiać tego stanu. Raz, 2. Jak się czujemy w eteru? Śpiąco. 3. Za chwilę wybudzisz się, Rześka, wyspa. Ciśnienie wróci do normy. Podbijamy ciśnienie. To zrobimy sens na programowanie, jak myślisz, bo już popatrz, jak się na imię. Proszę, patrz, to jest twoja ręka, tak? Na mnie nie patrz, tylko na tą rękę. I teraz patrzysz na tą rękę, twoje powieki będą robić się ciężkie, kiedy otwarniesz dół, więc patrzysz na rękę wchodzisz w trans, kiedy otwarniesz dół, wejdziesz w trans, 3, 6, 9, zakładasz głęb swoje imię, teraz 10 widzisz, w górach świetnie, bardzo dobrze.
usiadnie. Brawo dla Eli. Brawo. Brawo. Pięknie. Awansatło. To bardzo dobrze. Widzisz, jak klasa Cię bije. Brawo. Jesteś wspaniałym uczniem. Będziesz się uczyć bardzo dobrze. Dzisiaj synchronizuję Twoją prawą, lewą półkulę. Będziesz pamiętała. Potrafisz się skoncentrować na wszystkim. Na nauce, pracy, zabawie. Będziesz się dziś uczyła bardzo dobrze. Jesteś świetną. Świetną uczennicą, masz piątkę ode mnie, stawiam Ci. Od dziś będziesz miała piątki w swoim życiu codziennie. Jak chodzisz do szkoły, uczysz się łatwo, szybko. Masz świetną pamięć, koncentrację, a Twój mózg jest niczym miękka, chłodna gąbka. Wszystko wchłania gąbka, a kiedy trzeba przypomnieć sobie, wyciśnij swój mózg jak gąbkę i wszystko przypomnieć, bo wszystko to, co czytasz, to, co się uczysz, słyszysz, widzisz, pamiętasz i masz świetną pamięć, koncentrację. I dziś już, Elu, nie boję się swojej nauczycieli. Teraz ten lęk wyrzucisz z siebie. Ja odliczę od 1 do 5, rączka pójdzie do góry, a kiedy opadnie w dół, lęk opadnie w dół. Weź głęboki oddech, wyrzuć lęk teraz przed szkołą. Proszę, weź głęboki oddech, wyrzuć resztę. Jak ktoś widział tutaj, klatka pierwsza była czerwona, jak ona tu usiadła, może ktoś obserwował ją. Zwróćmy uwagę, a teraz proszę popatrzeć, lęk ustąpił, to kiedy wprowadzała, a teraz proszę. Raz, dwa, wyrzuć lęk. Pięknie. Poszedł? Świetnie, a dzisiaj widzisz siebie teraz, jak uczysz się wspaniale. Dzisiaj jesteś w której klasie? Trzeciej gimnazjum. Świetnie, i widzisz siebie, jesteś teraz w liceum, zaliczasz maturę, uczysz się łatwo, szybko, masz świetną pamięć, koncentrację. A teraz będziesz śniła, kiedy masz maturę już, idziesz na studia. Za chwilę opowiesz mi, od tej chwili nie słyszysz mojego głosu, tylko śnisz o swoich studiach, o swojej pracy. Ja za chwilę będę z Tobą rozmawiał i opowiesz, że chcę spać i śnić. Mój głos odrywa. Panie Marianie, jak się czuję? Bardzo dobrze. To proszę powiedzieć tak, bez, że znamy się, to nie dlatego Pan będzie czadził tutaj, ale tak od siebie, szczerze. Powiesz, Andrzej, ja Cię sprawdziłem i wiem, że... Proszę Państwa, ja miałem okazję 5 czy 6 lat temu. Na początkach pan Jarosław, nie wiem, czy kiedy to czasu było, może mniej, poddałem się takiemu czemuś na ulicy Kotłowca tam jak. Małochowskiego, ja nie pamiętam tego, ale... Może mój przyjaciel nawet nie wie, że tak było. I wtedy oceniłem gdzieś na 80% prawie, a dzisiaj to prawie 100% dałem. I cieszę się, bo nastąpił ten poprawy zobacz, ale tak już. Biegnie powinno być inaczej, no. Ale poprawię. Tu się cieszę bardzo, bo pewnie mnie w niektórych sprawach nie miałem pewności. No, jeden przypadek na tym nie zgodzi do końca. O jednostkach choroby nie mówimy, ale o tych ilu procentach? A czy... 95% mogę tak śmiało. O, gratuluję. No, 80% by powiedział, by to, to... No bo można by powiedzieć, a zgadł człowiek, albo się, no... Czy mógł zgadnąć? No tak jest.
raczej, proszę Państwa, nie mówię na to, co takie... No nie, nie miał czasu. Niektóre sprawy mógł, załóżmy, ale zasadniczy nie. Zapewnił Pan, Marian jest wiarygodnym człowiekiem na poziomie, stanowisku. Ja dziękuję. Dziękuję serdecznie. Chcę powiedzieć, że wskazał także ten Pan bardzo skorzystać, wskazał mi kierunki utrzymywania tej formy, którą mam, a już ten 66-latki. O, brawo do Pana. Za chwilę wybudzi się Grześka wyspana, zadowolona, szczęśliwa dziewczynka. I ty zapamiętasz ten sen, który będzie drogę wskazał w twoim życiu. Jak ktoś cię zapyta, to już wiesz ci się, co będziesz robiła w swoim życiu. Za chwilkę, kiedy otworzysz oczka, przywitasz się ze swoją mamą, która cię przytuli. I będziesz czuła się bardzo dobrze. Dzień dobry, Elu. Brawo dla Eli. Tak, proszę mi uważać, to nie tylko sprawa Ameryka. Ja dzisiaj Ciebie kodowałem na naukę koncentracji i pamięć. Świetnie. Ja Ci tą płytkę na koncentracji i pamięć za tą odwagę dam i będziesz ją powtarzała. Jest to, przeczytaj. Tak, i synchronizację półkul mózgowych. Słuchając ją, jej będzie zasypiała przepis i cały czas będzie cię wyciszała. I tam podane są sugestie przez 50 minut, że świetnie się uczysz to, co ja tutaj mówiłem. Troszkę pamiętasz, co mówiłem, prawda? Ale siebie widziałaś dzisiaj w szkole. No ale dzisiaj to ta pani ci się tak. Nie wiedziałam coś powiedzieć, to no bo to zdenerwowane. No i tak. No wiesz, różni ludzie są. Niektórzy pracują, bo nie mają innej pracy. No woźnych za nie trzeba teraz. No to nauczycielami są teraz, tak? Jak pracy nie ma, to... To cokolwiek, jakakolwiek praca, szczególnie na wsi, w małych miejscowościach. Ludzie wykształceni wyjeżdżają nam za granicę. Cóż, no to ja dziękuję. Wszystkiego dobrego. No jak, Panie Elu, czujemy się? No, a proszę powiedzieć, diagnoza w ilu procentach? Może tak Państwu powiedzieć, w tym czasie ja pójdę tam do Marii, powie Pani, jak się Pani czuje, ile procent, jak się Pani czuje, powie Pani? Proszę bardzo dobrze, a Pan zdiagnozował 99%. Zobacz się, jakby ktoś się spotkać się tam u nas w tym.
mógł coś wymyśleć, czy mówić Pani, bo to też taka jest. O, nie, pan, nie, raczej nie. Raczej nie. Nie. Ja pamiętam, to była ostatnia. Sama już zdiagnozowana, ale jeszcze nie wiem po prostu, no co mam opracować, tak bym powiedział. Dobrze, dziękuję Pani. Miał wspólne, czy był na takim zbiorowym sensie. Może ja będę wiedział wtedy, jak podejść tutaj do Państwa, bo zawsze muszę się dobrać swoją wiedzę do odbiorców. Kto współuczestniczył w sensie indywidualnym lub zbiorowym? Aha, no to tak, dobrze. No to resztę chcę doświadczyć, jak to wygląda. Tak będzie wyglądało, że ja Państwa będę wprowadzał w stan zbiorowy, będę sugerował, że jesteście w przyjemnym miejscu. Już nie uczestniczył w takim, jako medium, będzie prowadził badania stanu zdrowia pacjentów. Wczoraj robiliśmy to tutaj. Wprowadzony Pan Filipek w hipnozę będzie medium. Będzie skanował pacjentów, jak na ich zdrowie. Potem oni powiedzą, na ile to jest prawdziwe. Kto wczoraj o Pani uczestniczyła? I jak to badanie wyszło nam? Na 99% potwierdziły się diagnozy lekarskie. Tak. Zna Pani, nie znam Pani, ale poprzednicy sprzed Panią to samo określali. W granicach 90%. Jeżeli Pan tu stwierdzi 80%, to ja uważam, że jest bardzo dużo. To bardzo duży procent jest, jeżeli stanie hipnozy, on zdiagnozuje pacjenta i opisze to, co jemu dolega. Oczywiście pacjent zakłada, że nie mówi jemu o swoich problemach, on mówi. Może jedynie pytań dawać. I takie właśnie opisy były 90%. Że wypowiedział o diagnozie lekarskiej, to co Pani tu mówiła, że czy mógł Pan zgadnąć to, czy jak Pani myśli? Nie sądzę, żebym mógł zgadnąć. Tak. A kto jeszcze wczoraj uczestniczył? Nie ma nikogo. Wcześniej nie. Także dzisiaj zakładamy, że dzisiaj znowu będziemy robić tutaj. Nabieracie powietrze przez nos i wydychacie przez usta. I zauważacie, że oddychacie teraz równo, miarowo, spokojnie, bez wysiłku. I wasze ciała zapadają się w dół w tym krześle głębiej, coraz głębiej. Wasze ciała zapadają się coraz bardziej głębiej. Może wydawać, że śnicie. Może się wydawać dalej, słyszycie mój głos, ale wszystko. Cokolwiek by się ze mną działo, staje się dla Was obojętne. Najważniejsze oddychanie, rozluźnienie, odprężenie całego ciała. Wasze ciało rozluźnia się od czubka głowy, mięśnie głowy, karku, ramion, mięśnie całego ciała. Całe ciało zapada się jeszcze piękny, przyjemny trans. Rozluźniają się mięśnie od czubka głowy, kark, ramiona. Rozluźnia się całe ciało. Całe ciało wasze staje się leniwe, przyjemne, leniwe, senne, spokojne. Rozluźniają się mięśnie twarzy, usta, policzki. Rozluźniają się mięśnie szyi i wokół szyi. Rozluźnienie ciepło przenika wasze całe ciało. Wasze ciało zapada się jeszcze bardziej głębiej, głębiej. Nie ma teraz żadnych innych myśli. Wszystko, cokolwiek by się działo ze mną, staje się dla Was już obojętne. Obojętne. Bardzo dobrze. Pięknie. Nie ma teraz nic. Wasze ciało zapada się w przyjemny stan transu. Śnicie, tak jak wieczorem kładziecie się do łóżka. Śpicie i czujecie sen, ogarnia, jak mgła od czubka głowy. Wszystko staje się obojętne, przyjemne.
dwie nieleniwej sceny. Obojętne. Nawet to, że tu jesteście, wszystko staje się obojętne. Teraz możecie się znaleźć w swoim pięknym, przyjemnym miejscu takiego relaksu, odpoczynku, przyjemnego stanu, transu, snu. Śnij teraz spokojnym, przyjemnym, wspaniałym snem. W tym śnie pozostaniesz do końca seansu, pięknego, wspaniałego stanu, snu. Pięknie odpoczywaj, oddychaj spokojnie. Z każdym wdechem, będziesz czuł się lepiej. Z każdym wdechem wprowadza spokój, przyjemny spokój, odprężenie, rozluźnienie. Z każdym wdechem wydychasz całe napięcie swojego ciała. I uważasz, zauważasz, teraz oddychasz spokojnie, bez wysiłku. I możesz śnić. W swoim śnie możesz wyobrazić siebie w tak pięknym, przyjemnym miejscu jak plaża. Połóż się, odpoczywaj, śnij. Twoje ciało zasypia coraz piękniej, przyjemniej, głębiej, dziesięć. Wszystko powoli zapada się w dół, głębiej, dziewięć. Wszystkie dźwięki cichną w oddali. Twoja podświadomość przyjmuje mój tylko głos. Nie ma teraz żadnych innych myśli. Twoje ciało pięknie, przyjemnie zasypia twoim naturalnym rytmem i śnisz o przyjemnym miejscu. Połóż się w tym miejscu, odpocznij. 9, 8, 7, 6, 5. Za każdym razem wyjdziesz głębszy stan. 4, 3, 2, 1, 0. Teraz możecie poczuć, jak wszystko jeszcze pozostaje ciężkie, rozluźnione, leniwe. Zawsze widzisz ten stan, a teraz otwórz oczy. 3, 6, 9. Uzyskałeś ten stan relaksu i widzisz, twoje ciało przyjemnie się rozluźniło. Teraz, kiedy otwierasz oczy, wracasz z pięknej plaży, z przyjemnego miejsca, tu i teraz. Wracasz tu do świata zewnętrznego. Powoli możesz poruszyć ręką, nogą, wrócisz tu, o tak, poruszaj, 3, 6, 9, poruszaj ręką, dobrze. O, jesteśmy tu, przyjemnie było. Kosmos. O, a pan gdzie siebie widział? Gratuluję oczywiście. W górach. W górach. No, wiem, że pani siebie tu widziała. Na dachu. Gdzie? Na dachu. Kiedyś pani jechała do Kudowy chyba i mówi, że słuchałem pana płytkę, taka imagoterapia. O, to jest taka terapeutyczna. I mówi, przeraziłam się, bo włączyłem ją w samochodzie i w pewnym momencie w drodze, wiemy jaka droga do Kłodzka jest, no nieciekawa, bo dużo zakrętów jest, widzi, że siedzi na dachu samochodu, dosłownie. Czuje, że na dachu, wystraszyła się, gdzie jestem, pola dookoła, nagle wróciła za kierownicę. Czyli jej umysł oderwał się od ciała, był w takim stanie głębokiego rozluźnienia, że odpłynęła. Dobrze, że to ciało było, miało tą sprawność, którą ją i nauczyło się kierować samo. I jechała. Oderwanie się. Tak właśnie wygląda hipnoza komunikacyjna. Nie trzeba płytki, tylko pogoda deszczowa, pochmurna, ciśnienie spada, szum wycieracze, deszcz robi i wtedy odjazd jest taki totalny. Obniżona częstotliwość pracy naszego mózgu i ciała. Jest hipnoza komunikacyjna. Może trwać. Mówią, że zasnął za kierownicą. On wszedł tylko w trans. Sobie delikatnie wszedł i na drzewie się zatrzymał ktoś. I tak powstają też wypadki. I te płytki. A dzisiaj pani siebie na dachu czego? Domu, budynku? Hali ludowej. Ale przeraziła się pani, kiedy dotknęłam ręki, tak? Zastraszyłam się. Proszę?
Wystraszyła się Pani, Panie. Nie wszyscy, ale niektórzy widzieli siebie gdzieś tam, prawda? Pan w górach widział, Pani siebie w kosmosie. To ja uważam, że tutaj bardzo dobrze. Czyli tak wyluzowała się, że mogła odpłynąć od swojego ciała. Tak? Tak odpłynęła sobie. Ale widzieliście siebie, ktoś w dzieciństwie widział siebie? Pani gdzie widziała siebie? Na plaży, tak. Dobrze. A Pani gdzie siebie widziała? Na Bahamach. Prawie jak kosmos. A Pani? Tutaj Pani była też, brawo. Następnym razem będzie Pani już poza halem, czwartym razem dalej i dalej. I coraz dalej, bo będzie Pani bezpieczna, że ciało może tu odpocząć. Póki jeszcze nie jesteśmy bezpieczni, to nasza dusza pilnuje ciała, tak? A Pan się gdzie widział? Nad morzem. Gdzie? Nad morzem. A jak Pana imię? Zrazu pokaż tą rękę, co tu się stało? Wypadek miał Pan, tak? Samochodowy? Aha. Niech Pan patrzy na swoją rękę, jak ona unosi się sama do góry. Tu na rękę koncentrować swoją uwagę. I w tej chwili, za chwilę poczujesz opada w dół i wejdziesz w trans. Patrz tylko na rękę, na rękę, na rękę. I zachodzi, wchodzisz w trans. 3, 6, 9. Spać. Śpisz. Wstań. 3, 6, 9. A teraz idziesz za mną, za moim głosem. Chodzisz głębiej, za moim głosem. 1, 2. Za moim głosem jesteś lunatykiem. Za mną. 2. Za moim głosem do przodu. 3. Głębiej. Głębiej. 4. Za mną. 5. Za mną. 6. Za mną głębiej. Stop. Ale ten opór mi nie przeszkadzał. Przełamałem opór pacjenta i wszedł w taki stan transu głębi. Opór, który był nieświadomy, wynikający z jakiegoś lęku, który mógł wcześniej przeżyć. Lud jest w nim jakaś energia, ale my puściliśmy to i teraz odpocznie. No, a Pani gdzie siebie widziała? Nic nie pamiętam. A może spróbujemy? Dobrze? No to popuści stół, położy. Może będziemy gdzieś uniesiemy się poza czas i przestrzeń. Wrócimy może do dziecin, do przyjemnych wspomnień. Jak Pani imię? Panie, proszę patrzeć tutaj na trzecie oko. Tutaj patrzy Pan. Za chwilę, kiedy czas na koniec, to mi powieki opadają do sklejania się i wchodzisz w trans. Patrzysz na palce. 3, 6, 9. Głębiej wchodzisz w trans. A teraz
kiedy powietrze wstaniesz i wejdziesz głębszy teraz, będziesz wykonasz moje polecenie. Raz, dwa, trzy, wstań. No i co myślicie, Państwo? I teraz przenosi się piękne, przyjemne miejsce. Relaks, odpoczynku. Piękne miejsce. Można krzesełko podać. I za chwilę opiszesz mi to miejsce. Tak. Pięknie będę z Tobą rozmawiał. Odnawiają się wszystkie siły. Raz, dwa, trzy. Kiedy powiem pięć, otworzysz oczy. Cztery, po raz pięć. Pięknie otwórz oczka. Jesteśmy tu i teraz. Dzień dobry, pani Wiesia. W nagrodę, setkę, reinkarnację. Zna pani to? Aha. Kiedy programujemy się na zdrowie, jesteśmy zdrowi. Kiedy programujemy się na szczęście, jesteśmy szczęśliwi. Kiedy na sukces zdobywamy go, na miłość mamy ją podobną, na dobre życie, to przychodzi nam łatwiej wtedy. Trzeba los jest taką instytucją, której musimy ją prosić o to i mobilizować do tego. Na zasadzie, Pan Bóg mi pomoże, jak ja sobie pomogę sama. Pomóż sobie, a Ci Pan Bóg też pomoże. Ja tym Bogiem nazywam naszą nieświadomość, którą częścią jesteśmy. Są pytania jeszcze? Mamy tu jeszcze chwilę czasu, to ja już terapeuty wyprowadzę i będziemy kończyć powoli.